Marek grabie. Fake spoilery. Odcinek trzydziesty drugi. Awatar były komandor Wojsk Ochrony Obszaru, nie będącego pograniczem, ale też nie stanowiącego większego lądu, od takiego zwykłego, średnich rozmiaru terytorium, który ciągnie się od jakiegoś mostu do miejsca, które w przypadku wyjątkowego krótkowidza jest linią horyzontu, zaś dla widzącego nogą leżącej kobiety. I to taką naprawdę niczego sobie otrzymuje informację o śmierci swojego brata bliźniaka, od którego pięć lat temu całkowicie się odciął, gdy ten zdradził go, idąc w stronę indywiduacji, kupując pojedynczą parę dżinsów tylko dla siebie samego. Śmierć brata nie sprawia jednak, że Jake mu przebacza. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej utwierdza go w przekonaniu, że zdrajca dalej ubiera się inaczej i brnie w indywiduację, wykonując czynności inne niż on. Dosłownie do wściekłości doprowadza go informacja, że w czasie, gdy on chronił wspomniany wcześniej obszar, nie będący pograniczem, biegając z bronią w jednej ręce i figlarnym żołnierskim jojo z żaróweczką w drugiej, jego brat w tym czasie nie chronił wcale analogicznego, identycznego obszaru, trzymając takie same żołnierskie jojo. Nawet niech już będzie, że w innej ręce, skoro tak mu zależy na indywiduacji, lub bez żaróweczki, ale broń jednak tej samej. Jake, dysząc ze złości, dowiaduje się, że bliźniak wyniósł się aż na inną planetę, gdzie nie dość, że nie ma wspomnianego obszaru, to nie sposób nawet natknąć się na krótkowica, który by go poprawnie zdefiniował. Tam ten zdrajca poświęcił się karierze naukowej, badając lud nawi, zamieszkujący planetę Pandora zamiast, jak Pan Bóg przykazał, dopracować prawidłowe ruchy jojo z żaróweczką. Znajomi brata nieoczekiwanie składają Jake'owi ofertę, aby zastąpił go w misji, którą ten musiał zakończyć w bardzo krótki czas po swojej śmierci. Jake początkowo ani nie przyjmuje, ani nie odmawia propozycji. Co ma związek po prostu z tym, że śpi? Im jednak mniej śpi, tym bardziej dociera do niego, że podjęcie wyzwania stwarza możliwość unicestwienia indywidualistycznych tendencji swojego brata. Skoro bowiem nie przyszła góra do Mahometa, to inicjatywę musi przyjąć ta osoba z arabskiej przypowieści, która ma lepszy czas na setkę. W ten sposób Jake. Angażując się w misję naukową na planecie Pandora, może zniweczyć zdradzieckie wysiłki swojego brata, udowadniając, że i tak on czynił dokładnie co, to samo, co teraz on. <ścoughs> Także. Na miejscu, bohater dowiaduje się, że misja ma charakter okupacyjny, a jej celem jest przejęcie na Pandorze puszki. Produkowanej tamże o składzie bardzo dalekim od listnera śledzika na raz, a bliższej wielokrotnie przeterminowanej wersji paprykarza szczecińskiego, takiego ze zdecydowanie więcej razy niż raz. Nawiązaniu kontaktów z tubelcami, przepięknymi istotami o smukłych kształtach, służyć ma genetycznie modyfikowany i sztucznie wyhodowany awatar którego za pośrednictwem zaawansowanej neurotechnologii, którego za pośrednictwem zaawansowanej technologii sterować Ma Jake, którym. Zanim to się jednak stanie, musi opanować zwyczaje Nawi i z nie do końca zrozumiałych powodów zapoznać się z twórczością Hanna Barbera. Ostatnie wymaganie dziwi go nieco, ale gryzie się w język przez co nie jest w stanie zwerbalizować swoich wątpliwości. W końcu nadchodzi dzień wcielenia. Adept wchodzi do specjalnej komory, mającej połączyć go zmysłowo z awatarem tak silnie, że jego ciało, wzrok i wszystkie inne zmysły będzie odbierał jako swoje własne. Dzieje się to w, dosłownie w ciągu sekundy. Jake wciela się w, a, w awatara i wybiega z bazy wojskowej. Siła przeżywanych emocji jest tak wielka, że dopiero docierając do pobliskiego wodospadu odkrywa w wody, że genetyczna technologia dająca początek awatarom nie osiągnęła jeszcze swoich szczytowych możliwości. I wyglądowi niebieskie istoty jest dość daleko do zamieszkujących Pandorę plemienia Navi. Jest im za to niewiarygodnie wręcz blisko, z dokładnością do kształtu czapeczki, do wymyślonych przez Hanna Barbera niebieskich mieszkańców lasu, czyli Smurfów. Rozczarowanie jest tym większe, że Jake rozpoznaje w sobie ciamajdę. <grymne> Wraca do bazy i nie kryjąc zawodu oznajmia, że nie zamierza sterować tym czymś, co nie potrafi nawet się samodzielnie podetrzeć bez pomocy smerfetki. Kierująca programem dr Grace Augustine z ubolewaniem przyjmuje narzekania Jake'a, sprawiające wrażenie, że wygląd awatara nie przypadł mu do gustu. Według niej te genetyczne klony są prawdziwym szczytem ludzkiej technologii i dla naukowców korzystanie z niej jest największym wyróżnieniem. Dodatkowo zapewnia mężczyznę, że z biegiem czasu powierzchowność przestaje mieć takie znaczenie, bo liczy się tak naprawdę pewność siebie i to na nią tak naprawdę lecą kobiety. Zapewnia go tym... Jako przedstawicielka płci pięknej, Jake jednak ciągle odmawia wcielenia się w to niebieskie coś. Ostatecznie za błędny dobór awatara Grace wini test psychologiczny dopasowujący jego rodzaj do osobowości Jake'a. Kolejny test, tym razem przeprowadzony na podstawie jej własnych obserwacji, umieszcza mężczyznę w zupełnie innym ciele, mianowicie Marudy. Następuje próba połączenia z awatarem i niestety jeszcze większe pretensje chimerycznego Jake'a. Doktor Grace stwierdza, że mężczyźnie nie sposób dogodzić. Tym razem nie chodzi o kwestię podcierania przez smerfetkę, bo to akurat mu się podoba. Potrafi też skakać po drzewach, co przy odrobinie dobrej woli mogłoby go nawet upodobnić do mieszkańców Pandory. Wiadomo wszak, że w, w ruchu kontury się zamazują. Nie tylko, yy, że mu się... Nie! Tylko, tyle tylko, że mu się tego nie chce. Wisi mi to, odpowiada na swoim wideoblogu. Wisi mi bieganie, wisi mi nawet wiszenie na drzewie. Jak ja nie cierpię tej pracy! Doktor Grace stwierdza, że tym razem awatar został dopasowany zbyt dokładnie, wzmacniając naturalne cechy Jake'a. Kolejna próba z nowym awatarem ma miejsce w szczytowym momencie indolencji mężczyzny, kiedy to podczas nagrywania swojego wideobloga wyznaje, jak ja wszystkiego nie cierpię! Nie cierpię nawet narzekać! Dosłownie chwilę później padają słowa, które decydują o jego ostatecznym wcieleniu. Ostatnim, gdyż na inne fundusze odmawia główny sponsor badań badawczych, naukowych Fundacja Hanna Barbera, będąca niczym innym jak słupem, za którym ukrywa się Hanna Barbera. Jake mówi, jak ja nie cierpię tych smerfów! W tym momencie doktor Grace doznaje olśnienia. Jake dostaje awatara Gargamela. Nie. Yeah. Co prawda najmniej przypominającego mieszkańców Pandory, ale za to mającego ogromny nos bez kurzajki, łysinę wielką jak zachód słońca i jednego wyjątkowo sprawnego zęba. Pod jego postacią Jake przenika do społeczności rdzennych mieszkańców Pandory. Przepustką! Okazuje się pewność siebie, na którą nieoczekiwanie leci córka wodza. O. Neitriti docenia także łysinę przypominającą słońce, które kocha od zawsze, a także może i jeden, ale za to niezwykle zdrowy ząb. Jake poznaje zwyczaje Nawi, Uświadamiają mu, że cała planeta jest jednym wielkim czującym organizmem, że świadomość obecna jest we wszystkim, czyniąc życie świętym i wartościowym. Widzi Widzi, jak wszystko jest ze sobą połączone, jak ślepym człowiekiem był wcześniej. Tak ślepym, że mógłby nawet sam określać wielkość bronionego przez siebie obszaru, nie będącego dą pograniczem, ale też nie stanowiącego większego lądu. Któregoś dnia, lecąc wraz z netriti na podniebnej istocie zwanej ikranem, przypomina sobie, że jako człowiek fantazjował kiedyś o fruwaniu na kranach, co niestety przepłacił wizytą u proktologa. W uniesieniu sięga nagle do kieszeni spodni Gargamela i odkrywa, że na jego dnie leży coś, czego nie zauważył wcześniej. Okrągłe jojo z żaróweczką! Yes. To jojo yes. mojego brata! To jojo yes. mojego brata! krzyczy zaaferowany. Ale Neytriti nic nie rozumie. On mnie nie zdradził, rozumiesz? Mówiąc to całuje dziewczynę. Nie poszedł w indywiduację. Nadal jesteśmy jednością. Najtriti zamyka mu usta pocałunkiem. A gdy to nie wystarcza, wsadza knebel. Twój brat tu nadal jest. Pod świętym drzewem życia. Możesz z nim porozmawiać za pośrednictwem dość dziwnych i osobliwych, przezroczystych włókien, które nie wiadomo czemu z niego wyzwisają. Idą do świętego miejsca. Niestety w tym czasie dr Grace dowiaduje się, że kierujący operacją wojskowi dowiedzieli się, gdzie znajduje się poszukiwana puszka Pandory z paprykarzem szczecińskim i chcą ją stamtąd przemocą wydobyć pod świętym drzewem życia. To tam ostatecznie wytwarzany jest paprykarz, i tam tkwią święte korzenie Szczecina, obecne w jego mało znanym najstarszym herbie. Takie bardzo małe, widoczne zaraz pod orłem i nad napisem Szczecin. Doktor Grace leci śmigłowcem ostrzec wioskę nawi. Ląduje i spotyka biegnących ku niej Nitriti i Gargamela. Niestety sama jest w ciele smerfetki. Jake czuje miłość. Miłość do ziemi, przyrody, zwierząt i całkiem sporą miłość do seksu. Niestety, jako Gargamel czuje coś jeszcze. Walczy to w nim, wywraca jego wnętrzności i burzy głębiej duchowości, jaką osiągnął. W końcu, nie mogąc wytrzymać i dłużej zaprzeczać własnej naturze, krzyczy na głos, jak ja nie cierpię tych smurfów! Rzuca się na dr Grace. Smurfetka ucieka. W tym czasie... W tym czasie buldożery wojska zbliżają się do świętego drzewa nawi. Mają za sobą najnowszy sprzęt od, od firmy handlującej bronią, w tym polskie respiratory. Jake jest coraz bliżej schwytania smerfetki. Jego pazury prawie zamykają się na uciekającej postaci, a w wielkiej łysinie odbija się już nie słońce, ale groza walki. Rzuca śmiercionośne wojskowe jojo z żaróweczką w stronę dr. Grace. Smerfetka krzyczy: Jake, przestań! Nie możesz tego zrobić! Nie pamiętasz! Pomagałam ci się podcierać! Nagle Jake przytomnieje. W ostatnim momencie podciąga jojo w swoją stronę, wiedząc, że jego impet jest zbyt wielki, by nie zwrócił się przeciwko niemu. Dostaje w głowę. Traci. Życie. Chwilę potem umiera. Mój Boże, mówi doktor Grace. Umarłeś dokładnie w tych samych okolicznościach, co twój brat. Jakie to dziwne. W tym czasie w jednym z wojskowych buldożerów. Generał odkrywa ogromne zapasy paprykarza Szczecińskiego. Atak na święte drzewo zostaje wycofany. Wojskowi zdobywają własny buldożer i opuszczają planetę. Tym razem muszę Państwu powiedzieć, Marku, bardzo cię proszę, podpisz to i daj mnie.